Jest to klub, który jest niepolityczny na pewno. Będziemy współpracować tutaj z każdym. Przewodniczącym będzie radny Roman Madejski, który będzie w imieniu naszym tutaj brał udział, jeżeli będą takie spotkania z przewodniczącymi innych klubów, z przewodniczącym rady, z burmistrzem miasta Chrzanowa. Nie będzie tutaj żadnych przymusów, kto ma jak głosować. Każdy będzie szedł swoim torem założonym. Pan do tej pory był radnym niezrzeszonym, można powiedzieć, takim języczkiem uwagi tutaj w Radzie Miejskiej. Czy to było niewystarczające? Raczej powiem tak. W wyborach startowałem z ugrupowania już nieżyjącego świętej pamięci Stanisława Duszy. Jako jedyny tutaj byłem właśnie z tego stowarzyszenia radnym. Bycie w klubie stwarza pewne większe możliwości, a dlatego, że na przykład jeżeli były spotkania tutaj przewodniczących klubów, czy na sesjach były brane przerwy, aby szefowie klubu mogli ze sobą porozmawiać, no to ja w tych oczywiście ustaleniach i tak nie uczestniczyłem. Nie było tak wolnego słowa, że tak powiem, z mojej strony wypowiedzi. Także uważam, że teraz taki klub, który powstanie, będzie dobrym rozwiązaniem. Powiedział pan, że będziecie głosować zgodnie z przekonaniami, czyli nie ma tak, że popieracie którąś z opcji tutaj w Radzie się ścierających. No, są de facto dwie. Nie ma takiej możliwości. Już gdzieś tam pojawiły się informacje na portalach społecznościowych, że nasz klub będzie wspierał burmistrza Maciaszka. To jest nieprawda. My będziemy wspierać dobre idee, dobre rozwiązania. Zmiana przynależności klubowej. Powstaje nowy klub. Pan radny będzie jego przewodniczącym. Skąd taka decyzja? Statut na to pozwala gminy. No jest taki jeden punkt, że radni mogą tworzyć kluby na tym. No i tak żeśmy zdecydowali. Przechodzimy na różne tutaj spotkania z radnymi i wiemy, jakie są nieraz dyskusje. Jedna grupa albo jedni radni obcują za jakimś innym rozwiązaniem, drudzy za innym. I dlatego stwierdziliśmy też, że może by też warto było, żeby ktoś też patrzył na to też z innej strony. W przypadku radnego Marcina Krauza to dołączenie do klubu, gdzie on był właściwie takim samotnym żaglem troszeczkę tutaj, daje mu poczucie, że będzie działał w grupie. Panowie odchodzicie z dwóch mocnych, najmocniejszych klubów w Radzie, bo Piotr Potocki z Nowej Energii, pan z Prawa i Sprawiedliwości. No to tak odchodzimy, nie odchodzimy, bo to mówię, no tak nie działamy przeciwko nikomu. No chcieliśmy stworzyć coś nowego, tak jak mówię, to jest wszystko robione dla dobra gminy, żeby pewne rozwiązania jakieś tam podejmować i być może jeszcze takie głosy jak nasze, to też do czegoś się przyczynią, że będziemy w jakimś dobrym kierunku szli. To jest też, no a to, że akurat ja odchodzę z klubu PiS-u, ale to też dlatego odchodzę, że no, nie ma takiego zapisu w statucie gminy, że możemy należeć do dwóch klubów. To nie jest tak, że odchodzimy przez coś tam, że tam się coś stało, nie. No chcemy takim też być troszkę takim głosem może rozsądku. Panie przewodniczący, nowy klub radnych w Radzie Miejskiej w Chrzanowie, to dobrze czy źle? Ja myślę, że jeżeli ktoś chce działać, to bardzo dobrze. To ja nie widzę tutaj żadnych. Poza tym ja jestem taką osobą, że chciałbym współpracować z każdym, jeżeli to jest możliwe, jeżeli jest wola współpracy z drugiej strony, a wiem, że jest wola współpracy ze strony klubu, nie chciałbym pomylić nazwy, ale to jest klub, który nazywa się Współpraca i Porozumienie, bo tak państwo się nazywali, jest wola współpracy, więc myślę, że ta współpraca na pewno będzie dla dobra mieszkańców układała nam się bardzo pomyślnie. A co pan sądzi jako szef klubu Prawa i Sprawiedliwości o tym, że straciliście niejako jednego z członków? W żaden sposób nie straciliśmy. Ja chcę zapewnić państwa, że klub radnych Prawa i Sprawiedliwości nigdy w Radzie Miejskiej w Chrzanowie nie postępował na zasadzie dyscypliny klubowej. Nie narzucaliśmy, jak gdyby każdy z radnych samoistnie podejmuje decyzje dla dobra mieszkańców. Także ja tutaj ze swojej strony nie widzę żadnej straty, wręcz myślę, że to będzie pozytywnie wpływało na działalność Rady. Jest nas 21 radnych, każdy ma jakąś tam filozofię działania, został wybrany przez swoje środowisko lokalne. No, zasadą jest taką nawet naszej działalności tutaj na niższym poziomie samorządu, czyli na terenie gminy, że się zrzeszamy w kluby, ale myślę, że tutaj chodzi o Piotra Potockiego, działał wcześniej w klubie Platformy Obywatelskiej, teraz w klubie Nowej Energii, no teraz przeszedł do nowego klubu osobiście i myślę, że reszta kolegów z Nowej Energii życzy mu owocnej pracy na rzecz środowiska lokalnego, bo każdy radny
tak po prostu pracuję. Było zaskoczenie, bo to jednak już duża część kadencji minęła. Specjalnie nie. No, Piotr jakoś tam miał swoją filozofię. Teraz jakby politycznie znalazł nowych kolegów. Tak jak mówię, życzę powodzenia. Sądzi pan, że nowy klub rzeczywiście wniesie nową jakość do Rady Miejskiej w Chrzanowie? No, mam nadzieję, bo dlatego, że trochę tak żeśmy się zasklepili, bo no, my jesteśmy jakby najliczniejszym klubem nadal. I to było takie 10-11 i z góry było wiadomo, jakie będą wyniki głosowań. Od czasu do czasu było zaskoczenie. No teraz myślę, że panowie tutaj są w trójeczkę. Może, no mam nadzieję, że wniosą coś nowego.